Odnowienie zamkniętych linii autobusowych, ale także nowe połączenia. To plan walki z wykluczeniem komunikacyjnym niektórych miejscowości Dolnego Śląska. Toczą się rozmowy między Starostwem Powiatowym Wałbrzychu, a PKS-em Kamienna Góra. Wykaz planowanych linii to Kamienna Góra-Wałbrzych przez Czarny Bór w kierunku Starego Lesieńca, Kamienna Góra-Mieroszów, Mieroszów-Wałbrzych przez Sokołowską i Kowalową, Rybnica Leśna-Mieroszów przez Glinik-Andrzejówkę, Gostków-Wałbrzych przez Chwaliszów, Grzędy-Czarny Bór oraz Jaczków-Czarny Bór. Są to rzeczy i rozmowy, które są realizowane od 4-5 lat praktycznie, bo jak tworzyliśmy plan transportowy dla powiatu kamiennogórskiego, już ten czas jakby łączyliśmy Wałbrzych, Jawor i okoliczne wszystkie powiaty z Kamienną Górą. Były takie koncepcje, które upadły. Dzisiaj jakby one powracają ze względu na to, że pojawiły się pieniądze. Gdzie są największe problemy z komunikacją w regionie? To jest inicjatywa wójtów i burmistrzów. Tak? Powiat kamiennogórski jest o tyle w dobrej sytuacji, że ma swój PKS i większość tego powiatu jest w pewien sposób skomunikowana. Dlatego dzisiaj może w powiecie kamiennogórskim, owszem, też rozmawiamy, też zastanawiamy się nad uruchomieniem dodatkowych kursów, ale w mniejszej układzie. Powiat wałbrzyski nie ma PKS-u w Wałbrzychu, zresztą nie ma PKS-u ani w Świdnicy, ani w Dzierżoniowie, ani w Legnicy. Także w tym momencie każda z tych stron zwraca się gdzieś do nas, to jesteśmy, tak jak tutaj pan starosta powiedział, jednym z największych przewoźników w regionie. Pieniądze na uruchomienie linii mają pochodzić ze starostwa i zakładanych funduszy, czyli Skarbu Państwa, samorządów i sprzedanych biletów.